Króluje hybryda, tak, czyli manikur lakierem światłoutwardzalnym, gdyż jest trwały i wykonanie go nie przysparza jakoś problemu czasowego, bo trwa tyle co manikur tradycyjny, wręcz szybciej, ponieważ zaraz po wyjęciu rączki są suche. Natomiast jak tylko mają panie dłuższą płytkę, no ja proponuję, bo lubię szaleć i jak klientka pozwala, no to podwójne szczęście. Jest teraz na rynku taka metoda malowania kwiatami, kwiatów farbkami akrylowymi, to jest one stork, bądź biżuteria na paznokcie, czyli biżu potocznie. Jest dużo opcji. Tylko że no nie na każdej klientce można to pokazać, bo moje paznokcie na niektóre wzory są nawet za krótkie, a średnia pań chodzących po ulicy, no połowa nawet nie może sobie pozwolić z racji zawodu, pracy wykonywanej na to. Natomiast na tyle możliwości, ile mogą ze swoimi paznokciami poszaleć, to głównie ombre, czyli cieniowanie dwóch bądź trzech kolorów w zależności od upodobań, albo właśnie hybryda, która jest najwygodniejsza, bądź też manikur winylowy, który no, zachowuje się jak naturalny lakier, natomiast jest szybko schnący i parę dni dłużej niż klasyczny wytrzymuje.